Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rebeka i znajdujemy się ponownie w Wiedźminie. Kolejny odcineczek. Blizny, chwała i honor. W ogóle ten przypomina mi Waldiego troszkę. Lecimy na groble, a następnie w planach mamy wyjazd, znaczy wyjazd. Przepłynieć na bagna i tam mamy się właśnie spotkać z Azorem Javedem, który jest również Raymondem. Który się w sumie podszywa pod Raymonda, o czym możemy się dowiedzieć chyba w jednej z jaskiń, tylko nie pamiętam teraz, gdzie ta jaskinia jest. I niestety będziecie musieli mi wybaczyć, bo nie pamiętam, gdzie to było, naprawdę. Czy to była może jakaś... Chyba to było na cmentarzu nawet. Tylko, że ja niestety do cmentarza dostępu nie mam. Spać mi się chce. Nie pamiętam w sumie, jak się tam dostawało, no ale cóż, mamy Sefirę, więc... Więc to jest chyba wystarczająco dużo, aby to już móc zrobić. W sensie tą misję? Okej, którą godzinę mamy? 21. To kurczę, trochę niefajnie. Najwyżej się prześpimy przy ognisku, bo nie mam zamiaru łazić po nocy tam po bagnach. W ogóle nie podoba mi się ta idea łażenia po nocy. Tam oczywiście jest wiedźma handlowa, do której nie mamy szans dotrzeć na razie. Okej, i przewoźnik. Okej, 5 orenów, chętnie. Jesteś gotowy, jasne. Okej. Jesteśmy, tylko pytanie o której godzinie. Wybaczcie, że ja tak pomijam, ale już darujmy sobie te cutscenki. Okej, o której godzinie jesteśmy? Czy nam coś da? Jakąś cutscenkę? Nie wiem. Mniejsza o to, okej, jest późno, nadal. 21, a, czyli to nam nie zmienia czasu. A szkoda. Okej, tylko będzie ognisko. I prześpimy się do rana. Wydawało mi się, że u Kalksztajna spałem do rana, ale to może się pomyliłem. Okej. Dobra, to lecimy powoli. Ostatnia Sefira. Czy ostatni tam Sefir? Chyba Sefira się przeczytało, tak? Ja już sam nie wiem, kurczę, tak mi się wszystko miesza. Ostatnia Sefira. Okej, gdzie jest na mapie jej miejsce? W ogóle zobaczcie, jak cicho. W samej wieży maga już. No powiem wam, że teraz to zaczyna się już naprawdę rozwój historii, w sensie o tyle, o ile teraz było nudno, poznawaliśmy bardziej postacie, łaziliśmy, robiliśmy zadania, tak teraz cała sprawa nabierze rozpędy, jak już pamiętam. Również wyjaśni nam się tajemnica Berengara, czy tak to nazwę, o kotek, czy coś kotku podobnego, tutaj łaziło sobie. Zobaczcie, jaka mega cisza, ale fajnie buduje klimat w sumie. To Zeiger niestety na naszej drodze. No i się musiała włączyć muzyka, szkoda. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podobają bagna bez muzyki. One są takie strasznie naturalne, szczególnie tutaj z rana, prawda? O cholera, właśnie. Chciałem uciec od tego, a nic z tym się nie udało. Okej, jedyneczka. Zbierzmy te wszystkie rzeczy od nich. Cholera, miałem już zrobić mikstury, zapomniałem o tym. Teraz mi tak naszło. Dobra, mamy 3, więc powinno wystarczyć na razie. Okej, nie ma to tam, to nie będę się bawił w ten sposób. Spróbuję przed nimi uciec na razie. Tutaj mogę przejść, okej. Teraz za dużo tego dziadostwa. Nie, absolutnie się nie chcę z tym bić. Nie będę się z tym bił, nie ma sensu. Blackout to jest ciało. O, jest ognisko również. Cholera, czy warto? Warto chyba się pobić z nimi. Okej, Blackout oczywiście zbieram. Okej, zostawił mnie czy nie? Nie, będzie się ze mną bił. No i... Oj, jakiś tak. A, okej, wow. Wow, co to miało być? Czekajcie sekundkę. Wow, dlaczego mi nagle zaczęło lagować? Skąd te lagi? Na pewno wy też je zobaczyliście, ale dobra, już jest okej. Zmieniła się nagle pogoda znikąd. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale... Ale ja widziałem, że mi się pogoda w ogóle totalnie zmieniła. Okej, szczątki oczywiście zbieramy. Nie wiem, co się w ogóle stało z tym chłopcem, nie pamiętam o tym. Czy to nie Alvin był przypadkiem chłopcem z plagiem tutaj? Właśnie. Okej, zostawmy tamte utopce już. Na razie nas nie interesują. O, to jest trochę orenów. Spoko. Ognisko oczywiście. Stwórzmy mikstury. Jak najwięcej mikstur. Biała mewa. Czy my mamy białą mewę? Absolutnie nie. Czyli trzeba trochę porobić jej. A cholera, bo my nie mamy też tego. O, Exister Sacolema. Bardzo ważny. Ale cholera, nie mamy alkoholi już. Za bardzo. To jest nasz mega, mega minus. A nie mamy bazy w ogóle pod to. A nie dobrze.
Dobra, czekajmy tą godzinę. Nieprzyjemnie. Właśnie dlatego, ponieważ nie mamy tej głupiej bazy alchemicznej. Okej, okay, zbierzmy oczywiście, znaczy zbierzmy, wypijmy oczywiście eliksir serca golema. Pozwala inteligencji wschód księżyca. Weźmy to, wypijmy. Skoro możemy, to czemu by nie? Są Bloodzegery, dużo Bloodzegerów, które mi interesują absolutnie. Tam jest ciało kolejne, ale to chyba ciało już badaliśmy milion razy, jak mi się wydaje. Może i nie. Nie wydaje mi się, że ono już było, tak, było przez nie przeszukiwane. Tutaj są pylony, oczywiście cmentarzysko golemów. Wiesz, tak łażę trochę bez ładu i składu, ale powoli się do tej wieży zbliżam, prawda? I tutaj sobie ogarniam jeszcze troszkę okolice, bo szczerze mówiąc powiem wam, że na bagna często się gubiłem mimo wszystko. W sensie nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca, często nie mogłem znaleźć danej lokacji, w sensie dojść do niej po prostu w jakiś sposób. Kwestia tego, jak po prostu grałem. Może też. Okej, okay, nie mogę tego zebrać. Potwory są za blisko, no właśnie. Skakuję jeden po drugim, okej, okay, muszę to minąć niestety. Cholera, jeszcze się zablokowałem o ten dziadostwo. Okej, okay, utopcy. Biały mirt. Okej, okay, zaraz tutaj bierzemy jaskółkę, łykniemy. Jesteśmy na tyle blisko, że wydaje mi się, że możemy. Okej, okay, łykamy jaskółeczkę. Przy okazji, okej, okay, toksyczność oczywiście nam troszkę wzrosła, ale już jesteśmy praktycznie pod bramami wieży, tak więc powinniśmy tu znaleźć właśnie Raymonda, z którym mamy to rozmawiać. Oj, cholera, troszkę mi się tutaj nieprzyjemnie zrobiło. Okej, okay, on walczy z topielcem, więc my też to zrobimy. Okej, okay, niech one się rzucają na niego, on i tak jest nieśmiertelny, tak więc nam to wisi tak naprawdę. Okej, okay, obijamy tego topielca, załatwiony. Jeszcze ostatni. Co on tak w ogóle nic nie potrafi? W sensie wiem, że to za drzawę, ale jednak powinien potrafić coś się bić, cokolwiek. Okej. Okay. Oczywiście koniec. Nam medalion waluje jak szalony, ponieważ mimo wszystko jesteśmy koło Raymonda, prawda? Więc... tak więc mimo wszystko... aha, okej, okay, są zamknięte. Czyli będzie cutscenka, prawda? No nie, nie cutscenka. To trzeba pogadać z Raymondem najpierw. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Okej. Okay. I co? To wszystko? Czy już możemy wejść, czy nie? Wchodzimy do wieży? Nie, no to zamknięte. Co jest? Chwila. Czybym czegoś nie zrobił jeszcze? Dobra, muszę się dostać do wieży, tylko jak? Bliski. Tylko, że... aha, bo ja... o ja, ale głupota. Pomyliłem sobie rzeczy. Najpierw muszę... o nie... misję, ja pierdzielę. Dobra, trzeba to stąd wyjść najpierw przede wszystkim. Trzeba tutaj pewnie gdzieś tą kładką. No nie, jak głupio. Dlatego nie mogę tam wejść, bo jeszcze nie rozmieściłem 10 sefiry. Cholera. Jezu, ja byłem pewien w 100% prawie, że dobrze to zrobiłem. Okej, okay, bijemy się z nim w takim razie. Powinienem był użyć... dobra, styl grupowy, skoro już jestem koło Bloodzegera. Okej, okay, ja stąd spadam. Ignij jakieś? Ale w niego. Tak? On spłonął? Jeszcze nie? A, jeszcze nie ma na igni kolejne. Okej. Okay. Myk. Okej, okay, spadamy. Cholera, jeszcze igni. Kurde, trochę ta energia się długo robi. Znaczy, nie żebym miał tego jakiś problem, tylko po prostu kwestia tego, że nigdy jakoś tą energię nie szedłem, jak zresztą zauważyliście w moim na przykład wykonaniu to. Rozgryger. Okej, okay, spalił się. Powinien wybuchnąć, super. Już nawet nie zbieram z tych szczątek nic, bo to się nie opłaca. Jakoś nigdy w tą energię nie szedłem, tak więc to może być kwestia tego. Właśnie dlatego też tak słabo mi idzie. Nadal nie pamiętam, co się stało z tym chłopcem. Nie pamiętam, gdzie ja go powinienem był znaleźć. Czy to był Alvin, czy też nie? A, w ogóle tam nic nie odkryłem. Powinien chyba tam iść, skoro jeszcze tam nie odkryłem nic, to
O nie, to są wiwerny. Wyspa wiwer. Masz jakiś saving na szybko. Zobaczcie, że tak sobie wuję, ale tak jak powiedziałem, to jest... Nie byłem... Nawet nie wiedziałem, że tutaj zapomniałem do tych wiwern pójść. Zwłoki posłańca. Ciekawie. Okej, okay. I teraz pamiętam, trzeba było tutaj na jej styl grupowy. Znaczy, ogólnie nienawidziałem się z nim bić. Bo one strasznie łatwo mnie tutaj obijały. Cholera, dobrze im idzie bicie się ze mną. O nie, niedobrze, właśnie. To jest to kwestia tego. Dobra, wstawaj Geralt. Kurde, mam jaskółkę, jak widzicie, mi się ostro obrywa, naprawdę ostro. Cholera, chwila. Styl grupowy, to jest miecz srebrny? Tak. Dlaczego tak słabo na nie działa? A, bo one mnie nie atakują, nawet dwie. Tylko jedna jakiś down dostaje, okej. Okay. W takim razie może się wczytam, spróbuję tych zwłok posłańca podlecieć szybko, kurde, tam wiadomości dostaję, przepraszam, jak się to słuchaj, naprawdę. Okej, spróbuję podlecieć tych zwłok posłańca, szybko i szybko od nich odbiec od razu. Lecimy, 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 zwłok posłańca są. Cholera, aha, nie mogę, nie dobrze. Chciałbym je po kolei załatwiać. Okej, okay, spróbuję mieczem srebrnym, czy jaki da efekt ostatecznie. Cholera, nie jest to grupowy, tylko jest szybki. Gorzej niż tamtym, tak? Niedobrze, bym powiedział. Cholera, nie jest to grupowy, tylko jest szybki. No, no atakuj Geralt, halo. Ej, Geralt dostał downa. Nie może atakować wiwerny. Co jest z nim? Okej, okay, fajnie, że tamta wiwerna się skupiła akurat na tamtym. Utopcu. Ale dobra, nie ma szans na to. Spróbuję to zrobić w ten sposób. Ale nie mogę, okej. Okay. Są szczątki, szczątki, szczątki. Może jakbym po kolei je robił, to może by mi coś to dało, ale... Nie sądzę, okej. Okay. Szybko zmieniam oczywiście na art. Na igni. Przepraszam, za ardu na igni. Okej, okay, jestem w dupie, nie ma szans. Nie, nie będę się bawił w to. Na wiwerni jestem za słaby. Nigdy chyba nie byłem mocny na wiwernie. Trudno, ważne, że tam nie ma chłopca, prawda? Jestem jakiś posłaniec, a nie ma chłopca. Tak, nie ma tej jak logika lipkiego. Nie ma chłopca, co tam, można to walić, prawda? Okej, okay, czyli to było... O, Fenevet. Fenevet, chyba tak, jakoś tak się to czytało. Czy Fenevet? Momentum. Tutaj był ten obelisk, do którego musiałem to wsadzić. To był ostatni obelisk, który... Został mi do zrobienia. To już wszystkie sefiry. Dokładnie. Medalion drga jak szalony. Zaklęcie działa. Drganie drży. Powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Cholera. Aha, już pamiętam. Przez miejsce mocy możemy się do Kalksteinu teleportować, co pamiętam. Czyli za wyspą Wyvern można tam się przeteleportować. Jestem głupi, czemu z tego nigdy nie korzystałem? Przecież jestem taki głupi. Zamiast wydawać te piątki, to ja mogłem tak naprawdę sobie pójść do miejsca mocy i się teleportować do Kalksteina. Zresztą nawet jeśli to był normalnie tylko kontakt, to można i tak było z tego korzystać, choćby żeby oddawać właśnie mu te rzeczy. Okej, okay, gdzie to było? To jest w broni, okej, jest miejsce mocy, okej. Okay. Co chcesz zrobić? Teleport, czyli mogłem się teleportować. Jaki jestem głupi. Wybaczcie, naprawdę. Dobra, wybaczcie, tak długo trwało, ale miałem dosyć ważną sprawę jeszcze tutaj u mnie. Mam dopiero 14 minut, cholera, miałem nadzieję, że już skończymy tak szybko. W sensie, że załatwimy te wszystkie sprawy w te 14 minut. Jeśli chodzi o... Tak. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalksteina. Największe odkrycie mojego życia.
Wiedźmin. Zaczyna się. Teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Okej. Okay. Nie możemy z nim pogadać, że tam będzie czekał już na niego Azarczawet? Nie. Okej, okay, śmiałem się, bywaj. Wiem jeszcze co pójdziemy. Pójdziemy do misia Kudłasza szybciutko. Wiecie, po alkohol cały ten. Narobimy sobie miksu przede wszystkim. Następnie polecimy na groble. Z grobli na bagna, z bagien jako takich do... Mój naród umiera, okay, nie. A ja nie mogę nic... Wiem, że z tą puelwką można było coś tam zrobić, z tego co pamiętam. W sensie, nie zrobić, tylko wiecie, jakoś uratować. Nie pamiętam, czy to ten, chyba jeszcze nie ten rozdział. Wybaczcie, ja jestem tak do tyłu w ogóle z tej całą fabułą. Przecież my się tutaj tłamy 20 któryś odcinek, jesteśmy dopiero w drugim rozdziale. Trzeci rozdział będzie dosyć fajny. Albo to będzie już czwarty, już nie pamiętam w tym momencie. Okej, lecimy oczywiście do karczmy, jak wspomniałem. Lecimy potem głupi alkohol w końcu. Następnie śpimy, grobla, bagna i robimy już resztę fabuły. Mam nadzieję, że się wyrobię czasowo w tym odcinku chociaż. A jak nie, to go troszkę przedłużę. Dobra, dawaj mi tego gościu. Okej, przede wszystkim tak. I co ci możemy oddać? Mogę ci oddać to w sumie. Nie to wali. Ja chcę po prostu jakiś mocny alkohol, który tutaj mam. Ostrze na miecz, znakomite wino, białe wino, mino. Cholera, czy ja nie mam... A, jest mocny alkohol. Lokalna pieprzówka chętnie. 3, 4, 5, 6, 7. 9. Momencie, ale jak to jest mandrakory? Nie, to do bardzo dobre. Daruję sobie na razie to zostawię, czyli 7 mamy. Okej, nie ma problemu. A co my ci możemy oddać? Mogę ci oddać, bo w sumie i tak nie będę tego potrzebował. Raczej aż tak. W razie czego to sobie dokupię gdzieś tam po drodze. A jak coś, to sprzedam wszystkie. To na razie nie będzie potrzebne. To również, to również, to również, to również. Jak i to. To w sumie też. Te runy, jak się je wbijało do miecza? Wszystko wala do wbicia do miecza, okej. Tylko będą się... Ciekawe, czy mam już hajs na to, żeby cukierki oczywiście też tutaj zostawię, bo one są akurat trochę tam warte. Dobra, najpierw sen, potem do kowala i dopiero na groble, tak. Dobra, dawaj. Weźcie. W ogóle Geralt zaczął się przemieszczać, taki szybki jestem. Dobra, już, koniec zabawy. Biała mewa oczywiście. Raz, dwa, trzy. Ale co jest? Nie ma? Nie mogę zrobić więcej? Okej. Okay. Nie, to nie jaskółka. Raz Mariborski, co mi dawał? Nie, to nie, nie. Jaskółka, proszę w takim razie jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, okej. Okay. Biała mewa. Biała mewa. Biała mewa. Żadna krew? A, przez truciznę. Grom, dziękuję. A nie, o nie, to absolutnie nie. W sensie boję się, że mi to może bardzo zaszkodzić, wiecie. Chociaż blokowanie, parowanie i uniki. Może być jednak. Tak, moja logika. Okej, okay, do następnego poranka, żeby nie było. Może się mimo wszystko przydać, wiecie, tak, na wszelki wypadek. 4 jaskółki myślę, że nam wystarczą na sam początek. W sensie na tą walkę, prawda? Jak coś tam potem jeszcze jakoś damy sobie radę. Nie powinno być większych problemów z tym. Okej, okay, 4 jaskółki, czyli mamy 6 jaskółek, bardzo spoko. Co mam tu jeszcze? Fistech, który powinien był sprzedać już dawno. A, można użyć w ogóle fistechu. Pozwólcie, że sobie zapiszę, tylko chcę sobie sprawdzić, jak działa fistech. Tylko chcę sprawdzić nic więcej. I to będzie wszystko, bo nigdy nie próbowałem wstrzymać, co mi się to już wydaje. O jasny chuj. Widzimy klasztorna, o! A cóż to? A, okej, okay, bo jesteśmy tutaj przed drzwiami do karczmy, nas wywaliło. Pieprzyć koło egzystencji. Wow, dobra, nie, ja to wczytam, wybaczcie, ale... Tak będzie najlepiej. Daruję sobie, bo fista, jak widzicie, działa mocno. Aż za mocno. Geralt jak się łupnął, to...
Było zabawnie, okej. Okay. Już. Z 3 FPS-ów do 700 i z 700 do 100. I zaraz pewnie spadnie znowu do 70, jak wyjdzie na miasto. Bardzo słabo, jeśli chodzi o FPS. Nie wiem, dlaczego w tej grze akurat tak. Nawet nowsze gry całkiem mógłbym nagrywać. Wysokiej jakości. A to może kwestia optymalizacji, nie wiem. Akurat jeśli chodzi o optymalizację, najmniej się bawiłem, jeśli chodzi o optymalizację i samo programowanie, jeśli chodzi o gry, prawda? W sensie najmniej się na tym znam. Ale o czymś zresztą już mówiłem chyba. W sensie, ja mam już tak, że czasem coś spojrzę i po prostu tak myślę i takie, a to może być zbudowane tak, tak? I potem mi się w mózgu cały algorytm danej rzeczy robi, prawda? W sensie to jest już kwestia tego, że jak się siedzi w jakimś zawodzie, to znaczy w moim wypadku to jest elektronika, ale jednocześnie łączy się to z informatyką, to po prostu automatycznie z automatu bym się coś takiego stanie, prawda? Że w mózgu, o macie, widzicie po prostu cały algorytm działania. Okej, to jest sprzedawca. Czego wam trzeba pokazać? Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was... Bywaj. Nie rekomenduję, co? O co? Dobra. Ładne. Zły. No i jak? Cholera. Dobra, nie, to nie. Okej. Okay. To niedobrze w takim razie. To co, lecimy do... W takim razie musimy chyba lecieć do tych tam dwóch. Jak ten nie chce. Niedobrze, bo tracę tylko czas głupio. Okej, okay, teraz w prawo i w lewo. Do tych dwóch tutaj, co jest ten kowal i ten sprzedawca. Chyba nie? Czy jak oni mają? Płatnerz i kupiec, no płatnerz. Dawaj panie płatnerzu, chociaż on jest chyba od zbroi, nie? Można. Przyjaciele. Okej, przekuj miecz, okej, super, miecz. W takim razie... Halo, ja bym chciał... O, a może tak? Okej, anuluj, kilka. Zapisz grę. Wybaczcie, ale nie chcę tego spieszyć, nie? Jakbym stracił srebrny miecz, to byłaby masakra jakaś. Okej. Okay. Można. Dawaj, przekuj mi miecz. Okej, okay, myk. Okej. Okay. Plus tak. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz tak. A, okej, okay. Czyli jednak mu to sprzedałem, tak? Czy nie? Czy absolutnie nie? Ale czy jak się przekuwało miecz, co? Jasny gwint. O, wybaczcie, że tak was ciągnę z tym, ale... Strasznie dużo zapomniałem, jak widać. Okej. Okay. No i nie chcę go sprzedać, tylko chcę do niego coś wbić. Nie chcę tego sprzedać, tylko chcę to ubić. A, bo on nie ma chyba slotów na to. Dobra, nieważne, w takim razie może kupiec coś. Proszę. Okej, okay, pokaż co ty masz. Ma tą zbroję za 5 kafli, więc strasznie dużo. Smarowidło. W ogóle przydałyby nam się osełki, nie sądzicie? Mamy tylko jakąś jedną plus 10%. A nam się przydało plus 20 albo więcej nawet. 20, no bym kupił w sumie. Oleje mi się jakoś niespecjalnie przydają. Czy jedną tą kupimy? Albo na przykład dwa niech będą od razu. 40 tylko kosztują, to czemu by nie? A mogą się naprawdę przydać. Znaczy, jak patrzę, co mogę mu jeszcze sprzedać, ja chyba już nic za bardzo. Niedobrze, bo brakuje nam sporo do tej. Tej zbroi, ja chciałbym ją kurde kupić kiedyś, no ale chyba nie ma na to szans za bardzo. Okej, zwykły tutaj, czyli lecimy już na groble, już koniec zabawy. Teraz strasznie dużo czasu straciłem, a ja chciałem tylko, żebym przekuł miecz. Ja zapomniałem o tym, że jest tak, a nie inaczej, okej. Okay. Lecimy już koniec zabawy, naprawdę, bo straciłem masę czasu, przepraszam was. Nie celowo, ale straciłem. Okej, okay, lecimy na groble. Chciałem sobie przez chwilę kliknąć w przeglądarkę, bo chciałem zobaczyć, jak tam statystyki na YouTube, ale mnie grę wyrzuciło i to nie miało większego sensu. Dziwka portowa standardowo, to jest Lewardę. Dostałaś kwiat, więc zamilcz. Okej, okay. Nie będę kolekcjonował wszystkich kart oczywiście, bo mi się nie chce znieść tych, powiadomo o czym, polenym.
Mek. Tak, jasne, że chcę. Jesteś gotowy? Tak, pojmy. Okej, okay, Mek. Jeden escape. Niech się wczyta. Lokacja. Zobaczcie, czy tą kadencję zostawiam, ale temu coś ważnego i muszę niestety to zobaczyć, o co chodzi. No. Rozpadało się. Dobra, okej. Okay. Wszystko wyjaśnione. Dobra, to lecimy już koniec zabawy, naprawdę. O nie, to będzie masakra, jak ja teraz tam. Okej, okay, czy tak, prosto przez wioskę i w lewo od razu. Bo wcześniej to jakoś to dziwnie tak obszedłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że obszedłem w ogóle całą tą wieżę dookoła. Ja poszedłem tak, tutaj i potem tędy. To nie o to chodzi. Kamienny golem, ognisko, okej. Okay. Mnie nic nie obchodzi. Chyba. Chociaż czy to ognisko było na pewno? Ognisko. A obóz zakonu, okej, okay, to o to chodziło. Tak, ale myślę, że się już zwinął, szczerze mówiąc, do tej pory. Mniejsza o to. Jesteśmy już cholernie blisko. Do rozwiązania zagadki wieży na bagnach. Powiem wam, że mój brat, jak zaczął grać Wiedźmina, to skończył mniej więcej, jak my graliśmy, to był odcinek, nie wiem, może czwarty albo piąty i tam mniej więcej, no może przesadzam, ale jak weszliśmy do wyzimy, to on w sumie tak mniej więcej tam skończył. Okej, czy ja dobrze idę teraz, pytanie? Absolutnie nie. A czy ja mam możliwość tam pójścia? Absolutnie nie. Dlatego tak bardzo nie lubiłem bagien. Tutaj trzeba zawsze to obchodzić w kółko po prostu. I się narzuca miliard potworów w międzyczasie. Co mnie osobiście denerwuje. Ale zaraz nie jest jakoś specjalnie przeszkadzające. Okej, tym razem już na pewno wypiję tą jaskółkę na wszelki. Wtedy tam trochę głupio straciłem na mniejsza. Akurat mikstury tej, jak gramy na tym poziomie trudności, czyli mianowicie normalnym. Nie są jakoś specjalnie luksusowym towarem. Oczywiście są oni ciężej, ale nie aż tak. Oczywiście mógłbym jeszcze sprzedawać tam różne rzeczy, żeby te kilka tysięcy dobić, prawda? Na przykład rzeczy tam były do mikstury, ale chciałbym je zatrzymać, bo nigdy nie wiadomo, a mogą się przydać, prawda? Chociaż wiem, że patrzę na mój ekwipunek, to ja mam tego... jeszcze trochę. Tak? Okej. Okay. Milion topielców na nas, Bloodsager, utopce, wspaniale, wspaniała zabawa, super. Po prostu najlepszy youtuber na świecie, z najlepszą serią na świecie. Goniony przez utopce, tak powinien nazwać ten, nie no, żartuję. Ale w końcu może nazwę go tajemnica wieży, coś takiego. W końcu jakby nie patrzeć, to tą tajemnicę rozwiązaliśmy w tym momencie, prawie. Okej, czy ja dobrze w ogóle idę? Czy ja właśnie coś spieprzyłem? Przepraszam za słownictwo. Nie, dobra, idę. Tak, dobrze, idę, okej. Okay. Zobaczcie, nigdy nie pamiętam, co jak, gdzie trafić. Okej, okay, a stąd się chyba dało tutaj. Można było tutaj zrobić to inaczej. Do domu tego mogliśmy iść. Nie przewoźnika, tego dziaduszka, dziadka, o. Dziaduszka, co ja wiem, za buty. Okej. Nie jestem mutantem. Tak, pracuję nad tym. Okej, okay, co jeszcze jest nie tak? Halo. A, okej, okay, czyli muszę chyba wejść do wieży. Tak, i tam była jakaś chyba książka, jakby przypomniałem. No właśnie. Już się przestraszyłem, że coś spieprzyłem i jeszcze czegoś zapomniałem. Okej, okay, tak, i to jest krąg, który dał nam kolejny znak, czyli akcji, który możemy kontrolować, jak dobrze pamiętam, wrogów. Okej, okay, tutaj mamy właśnie tę książkę. Księga Maga Zwierzy. To jest dla nas dość ważna, przy okazji się dzięki niej dowiemy masę rzeczy. Mamy również Calcium Equum, czyli to, co już na początku mieliśmy. Szafir. Jakiś nieznany eliksir, którego totalnie wolałbym nie pić, ale możemy spróbować. Miał diamentowy. 40% obrażeń, wow, nice. Okej, okay, pozwólcie, że sobie zapiszę jeszcze, zanim wypiję ten eliksir. Zapisz grę. Puste miejsce. Chciałbym jeszcze wypić te eliksiry nieznane, które mamy nie wypite, prawda? Wiecie, o to chodzi mi. Co nam dawały? Wow, dobra. Nie tak? Czy to, nie, w sumie jeszcze ten eliksir sprawdzę, który tutaj dawał.
Co on daje? Nie mam pojęcia. Chyba nic mi nie dał. Okej, tak na razie wybaczcie, ale sobie wczytam. Tak. Chcę wczytać. Nie chcę po prostu tracić głupiego eliksiru, bo nikt nie wiadomo do czego może być potrzebny, prawda? Okej, w skrzyni co jeszcze została, tylko ta pochodnia, która nie jest mi absolutnie potrzebna do niczego. Czy tutaj coś się dało rozwalić? Chyba nie. Więc wychodzimy stąd. I w tym momencie właśnie będzie scenka finałowa, że tak powiem, z Javedem. Znaczy na finałowa do tego rozdziału, prawda? Czy tak przyciągnę ten odcinek i mimo wszystko. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Chore, zapomniałem nałożyć tego na miecz, tej osełki, prawda? Tego pyłu diamentowego, przepraszam najmocniej. Okej, okay, szybciutko może zrobimy to. Póki mamy taką możliwość, pył diamentowy poproszę. I na miecz oczywiście stalowy. Cholera. Ja chcę stalowy miecz, halo. Proszę stalowy. Co jest? Cholera, czemu go nie... Czemu mi nie wyszlifował tego stalowego? Jasne, cholera. Niedobrze, no dobra, trudno już. Niedobrze. On mi prawie damage nie zadaje, co jest najlepsze, tylko że cały czas żałuję, że ten pył diamentowy źle zużyłem. Okej, czyli jednak na niego trzeba szybkim stylem walczyć. Okej, pięknie załatwiony. Przynajmniej ten jeden. Nie, będę sobie pył w brody za to, co zrobiłem. Okej, jest i magister i Azar. Javed. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Wielki słowny, haha. Dwie pieczenie na jednym ogniu. A nie tak, nie ten. Nie ten syn. Tylko ten. Oni są strasznie słabi, zobaczcie to. Ekstraordynaryjnie. Ta walka jest nudna i jak w taki z olejem. To ma być walka z bossem, nie? Super. Temu zeszło pół HP i ucieka. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, Dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Też nie jest ten, w którym będziemy się, moja droga, rozwiązywali tą rzecz z Berengarem. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich.
Mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Helena Face na twarzy w tym momencie i oglądamy. Wiedzę, że jak skończy. Tis? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. Wiedziałem, że się tak skończy. Nie, no znowu będzie lany. Proszę tylko, żeby nie było karty. Okej, nie było na szczęście. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksztajna. Kalksztajn? Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Dobra. Pogadamy jeszcze z nią i skończę odcinek, bo już trochę długo trwa. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. To wejście kanałów to jest tamta rzeźbiarka. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Nie wiem, dlaczego ona mówi, to jest naukowy okot. To długa historia. I znowu. Kiedy wyłanialiście się bez ładu i składu po świecie, to okazało się jednak efektywne. Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas?
A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. Ojej, no, ja to pamiętam chyba. I ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Jeśli to jest ta akcja, co myślę, to będzie dużo innego. Oj, będzie dużo. Masz tu Glade, zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Fajnie. W końcu. Glade? Cóż, w Wyzimie, oprócz kwarantanny, wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z Glade'ami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem Glade'u. A mój Glade? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? O co chodzi z tymi Glade'ami? Cóż, Okej. To już było. Do zobaczenia. Tak więc kończymy rozmowę z Jen. I w tym momencie ja również się z wami praktycznie żegnam. Gdyż minęło już ponad 41 minut, prawie 42 minuty. O, przy okazji. Zobaczcie, ja sobie wezmę tą książkę, przeczytam ją sobie oczywiście. I wezmę to wino. Zagreguję to wszystko. Gdyż już minęło na tyle dużo czasu, że wydaje mi się, iż musimy już kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja tutaj jeszcze tylko pozbieram pozostałe rzeczy, które są... Oj, cholerka. Nie ten przycisk. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaczepi od razu po wyjściu. Dobrze. Kurczę, chciałem zostać tam jeszcze w środku. Jakieś zapisywanie. Bym chciał wrócić do Triss jeszcze. Kurde, no. Szybciej, Wiedźminie. Dobra, super. O nie, zaczepił mnie ktoś. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak? Glade, okażcie. Nie przesadzacie z tymi Glade'ami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Okej, dobra. Wracamy do Triss jeszcze raz. Musiał mnie akurat zaczepić. 43 minuty będzie, no i super. Wspaniale, naprawdę tak przyciągnięty odcinek. To oczywiście szybko przeczytam te książki. Żeby tylko zanotować. Okej. I teraz już się na poważnie z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek mu się spodobał, że obejrzycie również kolejne odcinki. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.